Asia dzisiaj powiedziała o tym, że sobie ma taki czas w życiu przeżywania jej zjednoczenia z Bogiem. Ja uważam, że największe odkrycie chrześcijanina polega na tym, że jest zjednoczony z Bogiem. Jak chrześcijanin to odkryje, to jest największe odkrycie, jakie może być. Nie ma. Tak, nie ma większego odkrycia. Przynajmniej ja nie znam. A brzmi to banalnie może, ale tak jest. I to odkrycie zawiera sobie świadomość, że mieszka w tobie nieskończona moc. Zjednoczony z Bogiem znaczy, że nieskończona moc mieszka, bo to trzeba... Ja od razu też was zachęcam, żebyście uczyli się w swoich modlitwach, w swoich myśleniu też, w rozważaniu i w modlitwach, żebyście uczyli się zmieniać słownictwo. Dlaczego? Dlatego, że będę o tym przypominał dość często, że te sformułowania stają się w konsekwencji wieloletniego używania niejasne dla umysłu. Bóg. Właśnie Bóg. Pojęcie Bóg. Bóg, kiedy ja wiem, że jestem zjednoczony z Bogiem, ja wiem, że jestem zjednoczony z nieskończoną mocą, ale kiedy zaczynasz się modlić i proklamujesz, że jestem zjednoczony z nieskończoną mocą, to umysł twój zaczyna pracować na innym poziomie. Także tego też się uczcie. I ta moc umożliwia ci rozwiązywanie wszystkich problemów, pokonywanie wszystkich przeszkód i wywiązywanie się ze wszystkich życiowych zadań. To oznacza, że jesteś zjednoczony z Bogiem. Masz w sobie moc. Czyli, i znowu co to jest? Mam w sobie moc. Znaczy, że ja mogę to zrobić. Moc to znaczy, że możesz. Moc nie jest enigmatyczną, niedotykalną, mistyczną siłą. Mogę to zrobić. Tak jak możesz coś naturalnie zrobić, tak możesz coś zrobić ponadnaturalnie. Rozumiesz mnie? To jest bardzo ważne. Jak możesz to zrobić naturalnie, to możesz tak samo się robi ponadnaturalnie. Tam się nic nie zmienia. Nie ma jakiegoś mistycznego ruchu, jakiegoś wzrostu energetycznego. Rozumiesz? Nic. Nic tam nie ma innego. Jeśli dotykam człowieka ręką w naturalny sposób, tak, to teraz będąc świadomy zjednoczenia z Bogiem, dotykam człowieka mocą Boga. Tak samo. I przedziwną rzeczą jest to, że w pewnych okolicznościach ty tak się uwalniasz od blokad wewnętrznych, że właśnie ktoś może dotknąć ciebie i wypłynie z ciebie moc i go dotknie. Natomiast w większości przypadków kontrolujesz sam siebie złym myśleniem. Złe myślenie kontroluje cię i blokuje moc. Czasami po prostu przestajesz się kontrolować. Rozumiesz, jak mówię, jak masz niepoukładane te rzeczy w sobie i wtedy to z siebie wypływa. Ale zazwyczaj jak masz to niepoukładane i jakby nie masz prawidłowego toku myślenia o tym, to po prostu blokujesz tym nieprawidłowym tokiem. Bo to co z tego, że jestem zjednoczony z Bogiem? Zadaję sobie pytanie, czy ja uzdrowię tego człowieka? O, to jest to. To jak się zadajesz pytanie, czy ja uzdrowię tego człowieka, to ty blokujesz moc Boga w ogóle w sobie. Ty zadałeś pytanie o to, czy ty jesteś zjednoczony z mocą. Ty zadałeś pytanie sobie. Rozumiesz, o co chodzi? Albo taką emocję uwolniłeś. Taką emocję sobie uwolniłeś, tą emocją, kurczę, sobie teraz żyjesz. Czy ja to zrobię na przykład? Albo czy ja ten biznes założę? Albo czy ja do tej pracy pójdę? Czy mnie tam przyjmą? Wiesz, o co chodzi? O to takie pytania, które zadajesz sobie. Ty myślisz, że to są takie pytania lajtowe. O czym mnie przyjmą do pracy? Dlaczego się zapytałeś? Dlaczego? A jakim prawem ty się zapytałeś? Dlaczego ty się zapytałeś, czy się do tej pracy przyjmą? Czy ty nie rozumiesz, że dlatego, że się zapytałeś, to cię nie przyjęli? Ty w ogóle zablokowałeś moc Boga. Moc Boga zablokowałeś. Rozumiesz? Ale kiedy właśnie masz to ułożone, jestem zjednoczony z nieskończoną mocą.
Jaką? Nieskończoną. Co znaczy nieskończoną? Do wszystkiego. Do wszystkiego. Nieskończona moc, do wszystkiego. Jak się nawróciłem do Jezusa, to moja głowa się tak odblokowała, że powstały we mnie takie przestępcze pomysły, jakie przez całe życie nie powstały. Naprawdę. Ja w ogóle siedziałem na tym więziennym łóżku w ogóle i mówię, nie no Boże, że w ogóle wiem, że żyjesz, wiem, że jesteś we mnie, to ja nie będę tego zapisywał. Ale niektóre pamiętam do tej pory. Ja kiedyś tu mówiłem, w ogóle jeden z pierwszych pomysłów to był taki, że w ogóle zakładam po prostu sobie 0700 telefon. To był tamten czas. Rozumiesz? To było proste, że jak konstrukcja cepa, to żeby to założyć. Zakładasz 0700, no nie? I teraz biorę, kurczę, ze czterech chłopaków, którzy chodzą, przybierają się za, kurczę, jakieś tam, wiesz, od światła, od wody, cholera wie od czego, wchodzą do mieszkań, w blokach, wchodzimy, bierzemy brudno na przykład, wjeżdżamy w brudno, rozumiesz? I chodzimy mieszkanie po mieszkaniu, mówimy, tutaj sprawdzamy, kurczę, rozumiesz, jakąś tam, jakiś licznik. I wie pani co, przepraszam, ale muszę zadzwonić do szefa. I dzwoni z jej telefonu, rozumiesz? Mówię... Dziennie, no nie, dziennie, mamy 10 tysięcy, dziennie. Kurczę, takie od razu, wiecie, to było takie proste w tamtym czasie. Ja mówię, zaraz, mówię, co to jest? Co to za napór jest? A to się głowa odblokowała. Na co? Na wszystko. Teraz już, teraz w wyniku procesu uświęcenia ja wybieram, prawda, wybieram. Okej? Okay? Bo wszystko wam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Co ja teraz robię? Za pomocą mądrości Bożej ja odrzucam to, co jest niepożyteczne. To, co jest przestępcze, to, co jest chore, to, co jest i tak dalej. Ale co się stało? Przez to, że człowiek jest świadomy nieograniczonej mocy Boga w nim, że dotykasz, ja tego dotykałem palcem dopiero wtedy, paluszkiem delikatnie, tak? To w ogóle otwierasz się na globalne możliwości. Dlatego też, jak ktoś się nie uświęca, to jest w ogóle mega ważne, jak ktoś się nie uświęca, a jednocześnie szlifuje pewne prawidło, na przykład takie, to z niego powstaje bardzo niebezpieczny człowiek. Nie ma nic gorszego niż cielesny chrześcijanin chodzący w mocy Ducha Świętego. To jest dramat. Bo to coś, kurczę, rozumiesz, to wywołuje takie spustoszenie, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? 5 rzeczy dokona, kurczę, rozumiesz, skutecznych, ale zostawi taką, jakby tornado przeszło, zostawi za sobą. Wiecie? To działa. Ale biorąc pod uwagę, że wszyscy się uświęcamy na maksa, bo ja to biorę pod uwagę tylko. Inaczej to te głoszenia moje, to kurczę, są niedobre, niebezpieczne. Ale ja biorę pod uwagę, że my się uświęcamy wszyscy. Ja w ogóle nie biorę innych rzeczy pod uwagę dla nas, nie? Bo to jest nas zasmarkany obowiązek. Tak? Natomiast fakt zjednoczenia z Bogiem, czy to jest zjednoczenia z nieskończoną mocą, tak? Jest podstawą twojego funkcjonowania w ogóle w Królestwie Bożym. Urodziłeś się po to, aby zwyciężać. Ty się w jednym celu urodziłeś. Rozumiesz? I teraz nowe narodzenie, jakby... Program ci przypomniało ci ten program. Po to jesteś tu na ziemi, abyś zwyciężał. Zawsze. Wszystko. Każdego. Jesteś wyposażony we wszystkie atrybuty, cechy i możliwości, aby być panem swojego życia i doskonałym zarządcą rzeczywistości, która cię otacza. W ogóle wszystko posiadasz. Wszystko. Dlatego myśli pod tytułem nie mam, brakuje mi, rozumiesz, nie umiem, tak? One wynikają z niezrozumienia faktu, że jesteś zjednoczony z nieskończoną mocą. No bo skoro mówisz nie umiem, ja się do tego nie nadaję. Ja się nie nadaję. Ja na przykład nie twierdzę, że każdy się nadaje do biznesu. Nie, to nie jest prawda. Że każdy się nadaje do biznesu. Nie musisz się nadawać do biznesu, żeby robić biznes. A wiesz czemu? Bo masz moc Ducha Świętego. Możesz tak połączyć różnych twoich przyjaciół, że będziesz miał z tego pieniądze. Sam nie umiejąc nic z tych rzeczy. Bo wiesz, do czego masz moc? Do relacji. A to ma każdy. Bo są pewne rzeczy, które ma każdy.
Każdy. Każdy może kochać. Halleluja. Nie każdy może być. Nie każdy ma w sobie umocowane namaszczenie do bycia biznesmenem, ale każdy może kochać. Teraz przez okazywanie miłości określonym osobom w taki sposób skonstruujesz przy okazji, bo to jest bardzo ważne, przy okazji, bo wiesz, miłość nie szuka swego, więc ty normalnie kochasz, szczerze, prawdziwie, ale tak połączysz to, rozumiesz, że z tego zarobisz jeszcze. Ktoś powie, jak to? Mówię, tak to. Dlaczego ty chcesz to rozdzielać? A co w tym złego? Nie rozumiem. Mi ludzie dają pieniądze, mnie kochają. Z miłości. To z miłości. W ogóle z miłości. Ja kogoś kocham, przez ciebie ktoś to odczuwa i mi daje pieniądze na przykład. Albo to, że ja, że w ogóle mi ufają ludzie, to teraz ja w ogóle kilka jednostek ze sobą jestem w stanie połączyć i mieć z tego pieniądze na przykład. Z miłości w ogóle wszystko idzie. A ja nie umiem tych rzeczy, które ci ludzie umieją. Ale mam kompletną moc do osiągnięcia celu nadrzędnego. To jest związane z moim zjednoczeniem z Bogiem i z twoim zjednoczeniem z Bogiem. I tego rodzaju myślenie powoduje, że każdą sytuację jesteś w stanie w życiu ogarnąć. Nie ma takiej sytuacji, której nie możesz ogarnąć. Naturalnej czy ponadnaturalnej. Bo ty masz moc. Możesz w każdym zakresie. W każdym zakresie. I nie wolno tego myśleć z mylić z namaszczeniem, bo namaszczenie, tak, to jest szczególne wyposażenie do wykonania szczególnej rzeczy. Ja w ogóle o tym nie mówię. Ja nie mówię w ogóle o tym. Ja nie mówię o specjalizacjach. Jak się kończy medycynę, to jest się lekarzem. Że specjalizację jeszcze musisz zrobić jakąś. No. Może być dentystą, można być. A może być chirurgiem, kurczę, jakimś tam, prawda? Ale każdy lekarz, tak, musi umieć uratować człowieka. Jak jest ktoś, kto skończył studia medyczne i nie potrafi w ogóle zrobić reanimacji, użyć defibrylatora, to się defibrylatora, ktoś mi powie, jak to się dokładnie mówi, defibrylatora, to za lekarz jest? To dentysta musi umieć, kurczę, odratować człowieka. Rozumiesz, jak mu padnie na fotelu, to musi mu zrobić, kurczę, oddychanie, kurczę, zbadać, jakie ma ten. No musi wiedzieć, rozróżnić. Rozumiesz, o co chodzi? Bo on studia skończył, tyle lat się uczył. A specjalizację rób sobie później. Namaszczenie to jest specjalizacja. Specjalizacja. A zjednoczenie z Bogiem to jest globalna podstawa funkcjonowania człowieka. Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś świadomy swoich duchowych sił, to rządzą tobą sytuacje zewnętrzne i wydarzenia tego świata. Bo one rządzą. Rozumiesz, o co chodzi? Bo jak tobą, jak ty, w tobie nie ma zarządu wewnętrznego, czyli ja jestem zjednoczony z wszelką mocą, tak? To tobą rządzą moce zewnętrzne. Okoliczności, różne sprawy. To sformułowanie, że gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie mól nie podgryza, tak? Mól, mol, już nie wiem, jak tam jest napisane, nie podgryza, to chodzi o okoliczności. I nieprzyjaciel nie wchodzi. Tam to jest, nieprzyjaciel to jest szatan, a ten mól, mol, to jest, proszę ciebie, to są okoliczności. W niebie nie ma okoliczności. Rozumiesz, o co chodzi? Anioł żaden nie wraca do Boga, nie mówi, Panie Boże, no sytuacja była niestety taka, że był strajk rolników. Ja nie mogłem. No nie mogłem. Nie mogłeś? Trzeba było w traktor zamienić, Gabrielu. W traktor. Rozumiesz? Mogę? Tak. Masz moc zmieniania, kurczę, w ogóle struktury molekularnej. Jesteś aniołem. Trzeba było się zamienić w traktor. Rozumiesz? Iść do przodu. Gdy nie jesteś świadomy twojego zjednoczenia z Bogiem, to sam siebie dyskredytujesz i nisko się cenisz. Skąd w ogóle takie te teksty, te niskie poczucie własne? Dlaczego to jest taka zmora ludzkości? I dobra, no dobra, jest to zmora, a diabeł odebrał ludziom w ogóle synostwo, amen. No i dobra, spotykasz się z Bogiem, spotykasz się z Ojcem, tak? No kurczę, dlaczego dalej przez lata funkcjonujesz w poniżeniu? Co ty robisz? Dlaczego tego nie robisz? Powiem ci dlaczego. Dlatego, że ty nie przeżywasz zjednoczenia z Bogiem. No.
Derek Prince powiedział, mówi, czy ja będę na ulicach Harlemu w nocy, czy ja będę, kurczę, na gdzieś tam na jakichś pastwiskach, kurczę, nie wiem, Montany, czy po plażach Kalifornii, zawsze jestem zjednoczony z Bogiem. Czy to taki kraj, czy inny, czy dzień, czy noc, czy wokoło porządni ludzie, czy sami bandyci. Ja jestem zjednoczony z Bogiem. I teraz ja przeżywam to zjednoczenie z Bogiem. No ale jak ktoś nie jest świadomy, to przeżywa, jaki jestem. No jaki jesteś? Za krótki, za długi, za mały, za taki, za gruby, za chudy, za głupi, za jakiś. Rozumiesz? No to wychodzi, no niskie poczucie własnej wartości, no nie cenię się. Czy ktoś mnie tu dobrze doceni, ktoś mnie pochwali, ktoś mnie dotknie, nie wiem czym tam, różdżką jakąś i będzie mi lepiej. Nie. Zjednoczenie, przeżywanie zjednoczenia. Nic mnie nie rusza, bo w środku cały czas, rozumiesz, jest Baal. A to powoduje, kiedy nie jesteś tego świadomy, że przeceniasz znaczenie okoliczności i nie dostrzegasz swojej ogromnej mocy, bo człowiek przecenia, jak mówi, mamy problem z tym, to ty przeceniasz to. Co ty zrobiłeś? Ty przeceniłeś to, że ty przeceniłeś to. To nie ma takiej wartości. Chrześcijanie notorycznie przeceniają szatana, notorycznie przeceniają demony, przeceniają świat, przeceniają to. Ktoś przy mnie brzydko mówi, nie będę w tym towarzystwie, przyklinają, palą papierosy, źle się odzywają. Co cię to obchodzi? Jak się kto odzywa wokół ciebie? Co mnie to obchodzi? Dla mnie to po chorwacku mogą bluzgać. Rozumiesz? Palić co chcą. Wiesz, o co chodzi? Nic mnie nie rusza. Nic mnie nie rusza. Rozumiesz? Jak poczuję zapach marihuany w powietrzu, to nie będę uciekał. Tylko usiądę i będę siedział. Rozumiesz? Dlaczego nie będę uciekał? Bo jestem z Bogiem zjednoczony. Rozumiesz, o co chodzi? Z autorem. Rozumiesz? Z autorem tego wszystkiego. Z autorem tego zioła, które jest jarane, z autorem tego, który jara. Ja jestem zjednoczony z tym Bogiem i tutaj siedzę. Rozumiesz? Jestem piętro wyżej w tej całej sytuacji. Piętro wyżej. Ja nie jestem od tego, żeby uciekać z tej sytuacji. Ja? Mam uciekać stamtąd? Ja? No błagam. Ale jak ja nie mam tej świadomości, to ja będę zwiewał stamtąd. Bo są tacy ludzie, bo są tacy ludzie, a ja jestem ten delikatny, delikatniutki chrześcijanin ewangeliczny. Rozumiesz, o co chodzi? I do mnie proszę mówić, kurczę, przynajmniej z Biblii Warszawskiej z 1972 roku. Przynajmniej. Rozumiesz, o co chodzi? Bo inaczej nie rozumiem, co się do mnie mówi. Proszę do mnie tak mówić. I rozumiesz, i gromi duchy bluźnierstw. No. A to jest nieprzeżywanie zjednoczenia. To jest nieświadomość tego, że urodziłem się po to, żeby zwyciężać. Gdzie? Zawsze. Z kim? Z każdym. No po co tu jestem? A przecież to ta moc jest w stanie cię podźwignąć i postawić w miejscu szerzenia Królestwa Bożego, szczerości wewnętrznej, zdrowia, wolności, radości, obfitości, wszystkiego. Ta moc, bo to masz, ty masz tą moc. Rozumiesz? Ja myślę wciąż o tym. Ja chodzę myśląc o swoim zjednoczeniu z Bogiem. Ja ci na początku mówiłem o temacie dziesięciny. Ja naprawdę w ten sposób robię. Ja w ogóle staram się kontrolować w ogóle czas. A wiecie, że to z czasem wchodzi w krew? Normalnie wchodzi w krew, że ty w ogóle oddzielasz sobie czas na modlitwę, jak robisz cokolwiek. Nie? To zaczyna automatycznie to się dziać. Czy jedziesz gdzieś, czy zajmujesz się jakąś, nie wiem, ale okazuje się, że ty w ciągu tego dnia naprawdę dużo jesteś w stanie się modlić. Ja jakbym zebrał czas w ciągu całej doby mojej, ja naprawdę ze 2 godziny się modlę. W różnych sytuacjach. Jakbym miał to pozbierać, tu 10 minut, tam kwadrans, tam 5 minut, tam 30 sekund, rozumiesz, o co chodzi? I teraz ja bym to złożył do kupy, to ja się tyle modlę. Ktoś mówi, skąd tu brać czas na modlitwę? Ja mówię, no właśnie, no skąd tu brać? Z czasu. A pomyślałeś, że zarządzasz czasem? A bo ja się nie mogę skupić. Dlaczego powiedzieć nie mogę? Dlaczego użyłeś sformułowania tego nie mogę? Dlaczego? 50 zł. Płacisz.
Dodatkowo 50 zł, to co miałem dać w niedzielę, to 50 zł dokładam. Za każdy nie mogę, nie umiem, nie dam rady. Jestem za głupi, jestem za chudy, za gruby, za jakiś. 50 zł. Rozumiesz, się wypustaczysz na koniec miesiąca i powiesz, wow, cholera to kosztuje. Moje podejście to kosztuje, jakie to są straty. Jakbyś to sobie przełożył na kapuchę, rozumiesz, byś zobaczył, jakie ty masz straty. Rozumiesz? Każde pomyślenie o drugim człowieku, że on jest właśnie gorszy, że on głupszy, że on taki. Ile, wiesz, ile to kosztuje? Czy to do ciebie wróci? Hindusi to karma nazywają. Rozumiesz? W Biblii jest napisane, co siejesz, to zbierzesz. No tak, to ty dobrze siejesz. Jak dobrze siejesz? Ile ty, w co ty myśli dzisiaj zasiałeś? Ile ty myśli zasiałeś w ogóle w stan twojej niemocy? Bardzo proszę. Ile razy w ciągu dnia, tak, uciekłeś od możliwości, tak, na rzecz tego, że nie możesz, nie potrafisz, jesteś za słaby, jeszcze masz zaburzenie, jeszcze masz srenie, jeszcze masz inne, nie mogę, nie dam rady, nie. Wiesz, ile straciłeś w ciągu tego dnia? Z tego, że ty się modliłeś, nawet 2 godziny, co ty, że ty się modliłeś 2 godziny, gromiłeś szatana, jak ty dałeś 5 godzin, rozumiesz, o co chodzi, wywalania w błoto, tak, swoich zasobów. Tego skrytykował, tego poniżył, tu się zamartwił, tam nie zdecydował się, tu się przestraszył, coś innego, teraz złożyłeś to wszystko do kupy. Ale jaja. Czy to kosztuje? To kosztuje wszystko. I co to? I co? I potem powstaje w ogóle ta mentalność, ale ja jestem pod łaską. No tak, no nie pójdziesz do piekła. No ten, bo ja będę tak rozmawiał potem. No tak, no nie pójdziesz do piekła po prostu. Co z tego, że ty pod łaską jesteś? Jak ty w ogóle... To właśnie łaska dała ci umiejętność w ogóle zbadania tego tematu i wyciągnięcia wniosków określonych. Bo kiedyś to nie wiedziałeś, bo jest ślepy i głupi. Tak, teraz masz łaskę, powinieneś zbadać, zobaczyć. A tak, to ta łaska ci jest tylko dana teraz. Znaczy, przeżywasz ją w ten sposób, że do nieba pójdziesz. Cały twój pożytek w dniu dzisiejszym, a ja bym nie chciał dnia stracić jednego, wiecie. Ja natraciłem dni już jako chrześcijanin, naprawdę. To twoja wiara w twoją moc jest stymulantem zasobności w twoim życiu. Twoja wiara w twoją moc. Nie twoja wiara w Boga. Jak ty, tylko twoja wiara w twoją moc. Co to znaczy twoja wiara? Inaczej, twoja wiara wiadomo, ale w twoją moc. Znaczy moc, którą masz w sobie, czyli w zjednoczenie. Nie mów Bóg ma moc. Bo jesteś zjednoczony z Bogiem. Mów ja mam moc. Ja mam moc. Jestem zjednoczony z Bogiem. Ja mam moc. Asia się teraz będzie hajtać, nazwisko będzie miała, a co? Agila. Będzie miała takie nazwisko i teraz ona nabierze praw. Co ten chłopak ma, ja nie wiem, ale ona praw nabierze. Honduras dostanie. Będzie honduraską. Honduraską. Hondurką, może. Czy jej do głowy, przepraszam, się Cieszyna jest, człowieku. Czy jej 5 lat temu przyszło do bańki, że ona będzie honduraską? Ona w ogóle od szkoły podstawowej to nie wiedziała, gdzie leży Hondura, to na geografii się może dowiedziała. A potem, czy ciebie interesował Honduras kiedyś w życiu? Czy patrzyłaś globus? Dzisiaj mam taki dzień, zobaczyć, co jest na Hondurasie, gdzie jest Honduras. Wiesz, o co chodzi? No ona to po człowieku. Na Honduras to nie wyobrażała nawet. 5 lat temu w Cieszynie. Co tam robiłaś w tym Cieszynie? Pracowałaś w jakiejś firmie, tak? Gdzie się dało pracowała? Czyli teraz honduraska ona jest. Agila. Co to w ogóle się jest? Co to się dzieje w życiu? Wiesz, o co chodzi? Bo to taką miarą można sobie zmierzyć. A w ogóle będzie tak, do Ameryki jedzie, tam w ogóle będzie głosić. Do Hondurasu zaraz pojedzie. Jeszcze tych wnukowskich tam spotka gdzieś, będzie tam włóczo po tej Ameryce Południowej, że tam ich spotka, razem będą coś robić, może jakąś służbę zrobią razem. Nie wiadomo, co tam się wydarzy jeszcze, człowieku, w tym wszystkim. To dopiero początek boleści szatana. Że ona wyjeżdża do tego chłopaka tam, Agila będzie miała. Jakich ona nabyła? Zobaczcie, bo nazwisko. Teraz ona ma nazwisko. Ile się z tym wiąże rzeczy?
ile się wiąże z tym rzeczy, że jesteś zjednoczony z Bogiem, ile z tym się wiąże rzeczy, jakie możliwości. Ale to nie jest, to jest kłamstwo. Nawet nie nazywamy religii, bo już jak nazywamy kłamstwo jakoś, to traci swoją. To kłamstwo. Derek Prince tego uczył. Jak kradniesz, to kradniesz. Nawet jak ukradłeś jedzenie, bo twoje dzieci głodowały, to powiedz, Panie Boże, jestem złodziejem. Buchnąłem bułkę dla moich dzieci. Nie? To jest kłamstwo. Boża moc. Bóg się zjednoczył z tobą, rozumiesz? I zafirmował cię swoim nazwiskiem, Agila. Rozumiesz? Dał ci nazwisko swoje. Nazwisko. Jesteś nazwany Jego imieniem. Tak jest napisane. Jego imieniem nazwany. Rozumiesz? I z wszelkimi możliwościami tego zjawiska. Kto jest twoim ojcem? Stwórca ziemi. Pan atomów. Rozumiesz? Idziesz do pracy. Idziesz po nową pracę. Idę po nową pracę. Rozumiesz? Idę po nową pracę, niosę CV ze sobą, czy tam już wysłałem, idę na rozmowę, tak? Do kogo ja idę? Do boskiego tworu. Nieważne, czy on ma 5 fakultetów, czy on jest zwykły Heniek z poczty. Nieistotne. Ważne jest, że to twór Boży. Twór kogoś, z kim ja jestem zjednoczony. Mój ojciec stworzył tego typa, do którego idę, że mnie do pracy przyjął. Każdy atom w jego ciele jest policzony. Jego DNA znane jest mojemu umysłowi. Czy ty w to wierzysz, że DNA twojego pracodawcy jest znane twojemu umysłowi, bo autor jego DNA jest z tobą zjednoczony? Przecież ty tam idziesz jak do siebie, a nie złamany jak kij. Bóg jest ze mną. Wiesz, o co chodzi? Dostanę tę pracę? Bo jak nie, to umrę. Rozumiesz? Ja kiedyś pojechałem do Norwegii. Kiedyś przed nawróceniem jeszcze. Nie dlatego, że tam byłem złodziejem, więc tam mnie te pieniądze specjalnie interesowały. Dla przygody pojechaliśmy. Jak to jest w Norwegii? No i w jednym gospodarstwie my przyjmiemy się do pracy. We trzech. Chcieliśmy zobaczyć, jak się pracuje w Norwegii. Na jeden dzień się chcieliśmy przyjąć w ogóle. Ale nikt z nas angielskiego nie znał. Norweskiego to na pewno nikt. No kto będzie rozmawiał z tym właścicielem dużego gospodarstwa? No ja. Ja porozmawiam z tym właścicielem i nas trzech tam zatrudnię, nie? My tam się zatrudniliśmy po mojej rozmowie. Ja wyjaśniłem temu w ogóle norweskiemu, kurczę, to już pod kołem podbiegunowym praktycznie, temu norweskiemu, kurczę, Baorowi, rozumiesz, że my jesteśmy tak jak kiedyś Murzyni byli. My, twoi niewolnicy, ty nasz pan, proszę ciebie, tych dwóch gości, co ze mną była, wszyscy w ogóle, co ty robisz w ogóle, wiesz, o co chodzi. A ja mu całą po prostu swoją osobą przedstawiłem, że jesteśmy w ogóle jak niewolnicy murzyńscy i on nas przyjął do pracy. On z litości nas przyjął. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle to ale rozumiesz? Ja w ogóle czasami sobie potem myślałem, mówię, Boże, to jest takie proste dla człowieka. Człowiek jest w stanie tak się zgiąć przed drugim człowiekiem, rozumiesz? Zamiast stanąć w autorytecie Syna Bożego. Rozumiesz? Mamy to w genach. Grzech nam to zaaplikował. Pierwsi rodzice, kurczę, nam to załatwili. Że się potrafimy tak złamać. Idziemy, kurczę, po pracę, idziemy coś zrobić, proszę ciebie, idziemy jakąś służbę, robimy, jesteśmy złamani. Bo nie ma świadomości zjednoczenia z wszechmocą. Jesteś zjednoczony z Bogiem. Amen, 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 amen. We wszystkich językach powiem amen. Wiesz, o co chodzi? Czy ty masz wszechmoc? Czy ty jesteś wszechmoc? Czy ty przeżywasz świadomość, że ty zwyciężasz dzisiaj? To jest bardzo istotne. Jeżeli wierzysz, że masz moc, to będziesz zdolny osiągać sukcesy. Jeżeli wierzysz, że brak ci mocy, to będziesz odnosił porażki. To jest proste. Rozumiesz? Bo ty swoją wiarą sięgasz po wszystko. Albo sięgasz wiarą po to, że masz moc, albo że nie masz mocy. I to jest ciekawe, że można być zjednoczony z wszechmocą i jednocześnie z uwagi na brak wiary w to, tak, niczego z tego nie mieć.
niczego nie mieć. Naprawdę. Czy przedmiot twojej wiary jest prawdziwy czy fałszywy? Rezultat będzie zawsze taki sam. Spełni się to, w co wierzysz. Wierzysz w kłamstwo, będziesz miał kłamstwo w życiu. Jeżeli wierzysz, że nie masz mocy, że nie możesz, to tak będziesz miał. Mimo, że jesteś zjednoczony z wszechmocą. Mimo, że możesz, to osiągniesz porażkę. Nie wierzysz w to, że możesz. Nie wierzysz w zjednoczenie. Nie wierzysz w to. Rozumiesz? A jak będziesz tak się zachowywał, że manifestował swoje zjednoczenie, to wielokrotnie jeszcze możesz być narażony na to, że cię wyśmieją. No. I w kościele też cię wyśmieją. Bądź realistą. Zachowuj się normalnie. Jak się mam zachowywać? Zachowuję się tak, jak wierzę. Jestem zjednoczony z Bogiem. Ja jestem zjednoczony z Bogiem. Umiem to zrobić. Zrobię to. Jak nie... Jak ja sam tego nie potrafię, to teraz co z tego, że ja sam nie potrafię tego zrobić? Ja mam moc do zrobienia tego. Czyli ja potrafię zebrać do kupy, tak, różnych ludzi, połączyć ze sobą te kropki, żeby to coś, tak, zostało zrobione. Bo ja wierzę w moje zjednoczenie z wszechmocą. To nie jest istotna sprawa, czy ja zrobię tą rzecz swoją ręką. Ja to mam zrobić swoim duchem. Rozumiesz? Ja na przykład, nie wiem, chciałbym komuś zrobić przyjemność i zrobić mu i mu przynieść tort. Bardzo dobry tort. Ja nie zrobię takiego tortu. To znaczy mógłbym, tylko, a nie wiem, co z niego wyjdzie. Jakiś dobry tort wyjdzie. Jakiś wyszedł bardzo dobry tort. Kiedyś byliśmy na takiej zagatą, tacy nas zaprosili ludzie i tam przed człowiek, który był kulturystą i on przyniósł tort nam. Kawałek takiego tortu zjadłem, myślałem, że mnie zegnie. To był najcięższy tort na świecie. On tam miał człowieku miliard kalorii chyba w sobie. I nie wiem, jak ja bym zrobił tort, ale ja znam Anitę Marcińską. I między nami jest miłość. Ja też przyjdę do niej, weź zrób tort. A ona powie dobrze. Czyli co? Wszechmoc, która jest we mnie, doprowadziła do tego, że osoba, której chciałem dać tort, dostała tort. Mimo, że nie zrobiłem tego własnymi rękami. Czym to zrobiłem? Miłością do Anity Marczyńskiej. Tym to zrobiłem. Bo mam wszechmoc. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, wierzyć, że jest się zjednoczony z wszechmocą. Ewangelia Mateusza 9:29. Według wiary waszej niech się wam stanie. Według wiary waszej niech się wam stanie. Gdy nie wierzysz w siebie, to wierzysz w okoliczności. Rozumiesz? Wierzysz w okoliczności. Nie, nie wierzę w okoliczności. Bóg jest ze mną, w Boga wierzę. Nie, wierzysz w okoliczności. Bo jedyny Bóg, w którego możesz wierzyć, to Bóg w tobie. Nie ma innego Boga na świecie dla ciebie. Reszta to jest mrzonka, wyobraźnia, bajka, kit jak beret. Rozumiesz? Nieraz się to mówi. Ludzie to jakby gdzieś tu leci. Do Boga się nie modlimy gdzieś. Do Boga się nie modlimy gdzieś. Do Boga się modlimy tu. Dam wam innego pocieszenia. Mówi, idę od was, idę. Jezus się zabiera. W ogóle my idę od was. Zabieram się od was. Rozumiesz? Zabierasz się? A przecież ty jesteś jedynym łącznikiem z Ojcem, bo my Ojca nie możemy dotknąć bez ciebie. No wiem. No to jak się zabierasz? No ja poślę wam innego pocieszyciela, który będzie w was i wokół was. O człowieku. Wchodzi w środek, tak? Przyjmujesz wiarą, że jesteś z nim zjednoczony i w wyniku tego, tak? Zaczynasz układać okoliczności, które są wokół ciebie. No i tyle. No ale jak ty nie wierzysz,
w siebie, bo wiara w zjednoczenie to jest wiara w siebie. Normalnie wiara w ciebie. Jak ty tutaj siedzisz i dzielisz między siebie a Boga, to jest kłamstwo, to jest grzech i ty musisz z tego spokutować, bo to jest grzech twój. Twój grzech, ty błądzisz w tym momencie, dzielisz siebie i Boga, podzieliłeś się, jest was dwóch. To się nazywa schizofrenia, to się nazywa rozdwojenie osobowości. Rozumiesz, że to jest choroba psychiczna. Jeżeli chrześcijanin uważa, że on i Bóg to są dwa odrębne byty, to jest choroba psychiczna. Bo nie można, to jest jakiś obłęd w głowie. No jak można żyć w rozdwojeniu? Człowiek rozdwojonej duszy. Człowiek myśli, że jest on i jest Bóg. I teraz oni mają taką relację, on i Bóg, to mają taką relację. Oni się do siebie przychodzą, oni ze sobą piją kawę, albo się do siebie nie odzywają, jak tam się grzech jakiś pojawi, albo Bóg go nie lubi. To oni teraz osobno są, odwracają się do siebie plecami. Nie możesz się do Boga odwrócić plecami. Bo twoje plecy to plecy Boga. Odwrócisz się, a tam będzie próżnia, tam nic więcej nie ma. Rozumiesz, o co chodzi? Nie można od niego uciec. Jest napisane, choćbyś na skalę zrobił gniazdo, ja tam będę. Czyli nie możesz do Boga odwrócić plecami, bo twoje plecy to plecy Boga. Twój front to front Boga. Twój profil to profil Boga. Rozumiesz? Ja mam taki profil, jak brody nie mam. Krótką twarz. Wiesz, o co chodzi? Jedynego Boga, którego ja znam, to jest Bóg z krótką twarzą. Ja nie znam innego Boga. Znam Boga takiego, co ma taką twarz krótką tu. No tylko takiego znam. Takiego przeżywam. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie przeżywam innego Boga. Po prostu... Bo nie ma innego Boga dla mnie. Ty masz innego. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ja jestem zjednoczony z tym Bogiem, rozumiesz? I ja nie mogę mieć rozdwojenia wewnętrznego, bo ja bym skończył, kurczę, w tworkach. Że Basia przyjeżdżała, był tam blisko mieszka, by się o mnie modliła w tych tworkach, żebym człowieku, rozumiesz? Nie wiem, żebym z gówna marmolady nie robił na śniadanie, wiesz, o co chodzi? No tak. Tam byliśmy w tworkach, to wiem, jak tam jest. Pamiętaj, że Bóg teraz mówi, kiedy ty twierdzisz, że nie ma na coś sposobu, ja twierdzę, że jest. Posłuchaj proroczego głosu. Kiedy ty twierdzisz, że nie ma na coś sposobu, automatycznie Bóg mówi, jest na to sposób. Na cokolwiek. Czego ty chcesz teraz? O co ci chodzi? Co chcesz osiągnąć? Rzecz małą, czy jak dużą, nie wiem co. Boksujesz się z tym. Nie ma na to sposobu. Bóg mówi, ale jest na to sposób. Ale nie ma sposobu. Ale jest na to sposób. Ale nie ma, ale jest na to sposób. I teraz człowiek, który ma rozwojoną duszę, to on prowadzi taki dialog w środku. To nie jest zwerbalizowane, ale on co? Jest sytuacja, człowiek się wycofuje, ucieka, zwiewa, rozumiesz, o co chodzi? Stara się odsunąć to gdzieś, nie? A Bóg mówi, ale jest na to sposób, weź podejść do tego, no podejść do tej sytuacji. Nie podejdę, podejść do tej sytuacji. A to jest za trudne, podejdź, podejdź, no podejdź. A to jest, bo to mnie przerasta, ale podejdź, nie przerasta cię. Jesteś zjednoczony ze mną, mnie nie przerasta, ciebie nie przerasta, podejdź. Diabeł jest duży. Diabeł nie jest duży. Nie widziałeś diabła chyba. Mówisz, że diabeł jest duży. To nie widziałeś. Ktoś jak mówi, że diabeł jest duży, to nie widział diabła. Rozumiesz? Diabeł, żeby w ogóle się pokazać jako duży, to musi stworzyć, kurczę, cały film fabularny. Rozumiesz? To jest cały Hollywood piekła uruchomione, żeby pokazać, że diabeł jest duży. Tak trzeba kamerę, to tak musi kamery ustawić, rozumiecie, żeby szok. No szok. Jarek jest wyższy w filmach. No. Wczoraj Jarka oglądałem w tym, w Pitbullu, także... Mówię tak, a ty chodź, zobacz, co to jest, nie? Jarek. Ja mówię, no Jarek. Ewangelia Jana 14:15. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To miłość do Boga prowadzi do wiary w siebie. Bo Bóg powiedział, że jestem z tobą zjednoczony. No kurczę, kochasz Boga, to znaczy, że jesteś posłuszny Jego przykazaniom, a On powiedział, że jest z tobą zjednoczony. No to co ty chcesz w ogóle zrobić teraz? Kocham cię, Panie Boże, ale teraz porozmawiajmy o moich problemach.
O Twojej chwale porozmawiajmy, taki temat. Będziemy o Twojej chwale rozmawiali, o moich problemach. Chwała Ci, potężny, wielki Boże, bądź wywyższony, Stwórco Wszechświata, halleluja. I Boże, teraz jest sprawa tego rachunku, bo to jest, no to jest, ja już mam zaległości 2 miesięcy. I to jest naprawdę niemożliwe dla mnie, bo ja w tej pracy, w której jestem, to ja zarabiam tak niewiele, że jak zapłacę, to nie będę miał co jeść. Nie będę miał co jeść, to ja umrę, Panie Boże. Pomodlił się. Pomodlił się. Schizofrenik duchowy. Pomodlił się. Duchowy odpał się, pomodlił. Wiesz, o co mi chodzi? Odpał się, pomodlił. Oddał chwałę zewnętrznemu Bogu i przedstawił mu, proszę Ciebie, swój wewnętrzny problem. Liczy teraz, on liczy, ten odpał, na to, że coś tu się wydarzy w tym wszystkim. Przecież ja mam relację z Bogiem, ja kocham Boga. Jak kochasz Boga? Bóg powiedział, że jesteś z Nim zjednoczony. Miłość do Boga to przestrzeganie Jego prawideł. Tak się kocha Boga. Nie powiem teraz tego, Jarek. To będzie, byłoby brzydkie słowo. Gdy wierzymy w siebie, to wychodzimy z lęków, nienawiści, wzgardy do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Gdy w siebie wierzymy, bo wierzymy w Boga w nas. Ja cały czas widzę Boga w sobie. Naprawdę. Naprawdę. Ja w ogóle siebie tak oceniam. Uważam, że godzien jestem. W ogóle powiedziałeś kiedyś do Boga, godzien jestem Ciebie? Jestem godzien Ciebie. To jest ważne, czy Ty powiedziałeś taką rzecz do Boga, jestem Ciebie godzien. A nie, przychodzi Piotr, jestem niegodzien. On nawet nie mógł z nimi rozmawiać, bo oni mieli banie zamknięte. Z nimi nie można było porozmawiać normalnie. On 3 lata się do nich dobijał. Bo niby, nie jestem Ciebie godzien. W ogóle, żeby pomyślał jedną chwilę, Piotr, to by zrozumiał, że przecież ten Jezus jest właśnie z nim tu i teraz. Dlaczego on twierdzi, że jest niegodny? Przecież ten Jezus załatwił mu cały kuter ryb. Kurczę, jak on może powiedzieć, niech odejdź ode mnie, bo jestem niegodny. On w ogóle nie gada z nim o tym, bo wiem, że nie może. I mówię, tylko prorokuję do niego, u ludzi łowił będziesz, chodź, chodź ty, Piotrku. Rozumiesz? Ludzi łowił, ja wiem, co ty zrobisz. Dobrze, że ja jestem Bogiem, że ja wiem, co ty zrobisz. Że ja widzę Twoją, kurczę, przyszłość, bo jakbyśmy się oparli na tym, jak Ty oglądasz swoją teraźniejszość, to byśmy wszyscy mieli przesrane. Ja niegodzien Ciebie jestem. Idź do Boga, do komory, powiedz, godny jestem, Panie, Ciebie. Godny jestem Twoich błogosławieństw. Godny jestem tego wszystkiego. Jestem godzien, aby być potężnym sługą. Jestem godzien, aby mieć kupę pieniędzy. Jestem godzien, aby mieć cudowne relacje. Godny jestem. Jestem Twoją chwałą tutaj. No, jakkolwiek. Chodzi, tylko potem go przechrzcił. No. Piotrka to on przechrzcił. Bo on jeszcze jak się tam bujał z tą niegodnością, to miał Szymon na imię. No. Wiecie, co w najprostszym tłumaczeniu znaczy Szymon? Po hebrajsku? Chorągiew. Chwiejny. No? To jest chorągiew. Dlatego się tak się mówi. Rozumiesz, że to jest chwiejny. Tak jak wiatr wieje, tak kurczę, rozumiesz, idzie Szymon. On mówi, będziesz Piotr. Będziesz stały, stabilny. Rozumiesz, o co chodzi? Koniec, kurczę, z Twoją chwiejnością. Koniec z bujaniem się, kurczę, w ogóle w temacie. Jestem niegodny, bo ja jestem... A kto w ogóle... Kto powiedział do jakiegokolwiek chrześcijanina, że on na cokolwiek zasłużył lub zasłużyć może? No właśnie o to chodzi w łasce, że tutaj, że ty na nic masz nie zasłużyć. Bo nie zasłużyłem na to. Halleluja, godny jestem. Ktoś powie, to się nie składa. No nie składa się. Ale to jest wynik, tak, tego, co się stało na krzyżu właśnie. Nie zasłużyłeś, ale jesteś godny.
To jest tak jak, kurczę, sobie taki oglądamy z Agatą serial i tam w ogóle facet, który jest w takiej bardzo bogatej rodzinie, jest wykształcony, kończy tam Harvard, skończył i tak dalej, jest prawnikiem, tam już później to jest prokuratorem generalnie tam stanu. No i dowiaduje się, że on został adoptowany w dzieciństwie, że jego prawdziwym ojcem jest jakiś, kurczę, kryminalista, człowieku, jakiś, wiesz, narkoman i on w ogóle, wiesz, i tyle, nie? I on bierze się do tego ojca swojego, który go wychował, nie tego, co tam go spłodził, i z nim rozmawia, no nie? I ten ojciec do niego mówi: posłuchaj mnie. Mam prawo nazywać się twoim ojcem, bo cię wychowałem. Wstaje i wychodzi. Mam prawo. Co ty zrobisz, ja nie wiem. Ze swoim synostwem. Bóg dzisiaj do ciebie mówi: mam prawo nazywać się twoim ojcem. Mam prawo nazywać się twoim ojcem. Bo co? Bo umarłem za ciebie. Mam prawo. Czy ty będziesz się nazywał moim synem? Nie wiem. Jak będziesz chodził w myśleniu, że nie jestem godzien, to w ogóle temat zjednoczenia będzie dla ciebie w ogóle abstrakcją. Łaska. On za nas umarł. Skutek tego, że przyjmujemy jego śmierć i zmartwychwstanie jako pewnik? Zjednoczenie. I rozumiesz, to jak psu Buda się należy. To się robi automatycznie, automatycznie. Stajesz się zjednoczony. I teraz co się, gdzie dalej się? Masz w to wierzyć teraz, bo przez wiarę wyciągamy to do zewnątrz. Bo inaczej to pozostaje w nas pustą teorią. I przestajemy to rozumieć jako: tak, jestem zjednoczony z Bogiem, kropka. Nie, jestem zjednoczony z najpotężniejszą siłą, z najpotężniejszym intelektem. W ogóle proszę, pomóc się dzisiaj, powiedz tak: wszechmogąca inteligencjo, bądź wywyższona. Przestań się modlić, rozumiesz? Dawco talentów, bądź wywyższony. Potężny intelekcie, bądź wywyższony. Wiedzo wszechobecna, bądź wywyższona. Rozumiesz? Twórco atomów, rozumiesz? Twórco krzesła, na którym siedzę. Bądź wywyższony. To jest New Age. Nie powiem brzydko znów. To New Age się wywodzi z chrześcijaństwa, a nie chrześcijaństwo z New Age. Zaznaczam. Najpierw było chrześcijaństwo, potem New Age. To, co Michał ostatnio tutaj uczył w ogóle, to najpierw się bierzemy pod uwagę na poziomie logiki w ogóle, co było pierwsze. Chrześcijaństwo. Z tego wyszło New Age i inne sprawy. Rozumiesz? Nieodwrotnie. Tak jak było najpierw chrześcijaństwo, potem był muzułmanizm. Rozumiesz? Chrystus jest starszy od Mahometa. Kiedyś takiemu więzieniu głosiłem muzułmaninowi. Tylko on taki był, że jeszcze urodził w tym Libanie, ale był po prostu złodziejem, więc jakby walił go wszystko. No, natomiast generalnie chodził, ja założyłem tam kościół, więc on chodził do tego kościoła i sobie o tym rozmawialiśmy. I on mówi: no ale mówi jeden dowód. Ja mówię: no jaki? No jeden dowód. Mówi: Jezus jest starszy niż Mahomet. Patrzy się na mnie. No tak. Ja mówię: no, to masz Nowy Testament i czytaj. On: no dobrze. My starszy jest. Wiesz, ja się oparłem, że na zasadzie hierarchii u nich. Bo to jest patriarchat. Starszy? Starszy. No, no nie ma bata, że młodszy. Rozumiesz? Co byśmy nie gadali, to Jezus był pierwszy. Rozumiesz? Mahomet drugi. A oni doskonale wiedzą, co to znaczy, że ktoś jest pierwszy, a drugi. U nich patriarchat ma znaczenie. Najstarszy syn, rozumiesz, pierwszy w rodzie, jest najważniejszy. Ja wiem, dlaczego. My do niego potem już z nim gadałem dalej, już zaczynał trybić, no nie? Ja mówię: zobacz, umieścili Jezusa w Koranie niżej. Tak mówią na niego prorok, ale prorok trzeciego rzędu. Mahomet pierwszego rzędu. A dlaczego mówię? Tak, Jezus był pierwszy. Pierwszy. Gdy wierzymy w siebie, to wychodzimy ze wszystkiego, co jest patologiczne. Rozumiecie to? Mamy możliwość wyjścia z tego wszystkiego. Wszystkie patologie, które są w naszym życiu, lęki, nienawiści i urazy i tak dalej, to są blokery do życia w obfitości. Rozumiesz? To jest bloker. To nas blokuje.
A więc gdy kochasz Boga, to wierzysz w siebie, a gdy wierzysz w siebie, to kochasz człowieka. To bardzo proste. To dopiero tak to działa. To miłość rozwiązuje wszystkie problemy. Rozumiesz? Kocham Cię, Boże, to wierzę w zjednoczenie. Wierzę w zjednoczenie, tak? Równa się wierzę w siebie. Wierzę w siebie, tak? To jestem silny i mocny do tego stopnia, że mogę iść do innych ludzi i życie swoje kłaść. Wszystkie problemy rozwiązuje miłość, ale trzeba odpowiednio ją ustawić. A więc gdy kochasz, to nie ma w tobie blokad, aby sięgać po bogactwo i wszelką obfitość. No bo skoro jestem zjednoczony z Bogiem, wierzę w to, tak? Tak? To kocham siebie. Jak kocham siebie, tak? I kompletnie siebie kocham. To co mówię teraz, jak siebie kocham kompletnie? Wszystko mi się co? Pięknie. Zacznijcie używać tych słów. Wszystko mi się należy. Nie dodawajcie z łaski, przez miłosierdzie, w Chrystusie. Nie mówcie tych rzeczy. Weź w swojej modlitwie stałe. Wszystko mi się należy. Wszystko mi się należy. Wszystko mi się należy. Wszystko jest wasze, mówi święty Paweł. Wszystko jest wasze. Chrystus wasz. Ja jestem wasz. Apollos wasz. Wszystko jest wasze. Wiecie, co on w nich wzbudzał? On w nich wzbudzał odpowiedzialność za własność. Bo szanuje się swoją własność. Swoją własność się szanuje. Rozumiesz? Rozwiesisz pranie, kurczę, rozumiesz? Deszcz leci i leje, idziesz po swoje pranie, ściągasz, tak? Nie lecisz z trąbą, kurczę, po osiedlu czy po tym i wszystkich informujesz, że albo wszystkim pranie próbujesz zdjąć. Swoje ratujesz przed deszczem. Dziecko, coś się będzie działo, najpierw po swoje pójdziesz, dziecko. Rozumiesz? Wszystkie samochody będą trąbiły, kurczę, na parkingu pójdziesz zobaczyć, czy twój nie trąbi, czy jakiś, kurczę, gość tam nie, przy nim nie grzebie. Po swoje idziesz. To jest prawo własności. Człowiek ma to wmontowane w siebie. Rozumiesz? Dlatego patologią jest nie kochać siebie. To jest patologia, bo to jest w ogóle odrzucenie własności. Odrzucenie własności. Nie chcę tej własności, jest brzydka i śmierdzi. Rozumiesz? Zajmę się innymi ludźmi. Będę kochał innych ludzi, służył tym innym ludziom. Wiesz, o co chodzi? Sobie usłuż. Sobie zrób dobrze najpierw, zanim pójdziesz robić dobrze innym ludziom. Sam się najedz, zanim będziesz innych karmił. Rozumiesz? Sam się ubierz, zanim komuś coś kupisz. Sam najpierw przeżyj. W ogóle sam bądź szczęśliwy. Ale żeby tak myśleć, trzeba przeżywać zjednoczenie z Bogiem. Jak przeżywasz zjednoczenie z Bogiem, to przeżywasz zjednoczenie z miłością. Przeżywasz to. Masz to w środku. Nie masz, kurczę, tej drapaki takiej, kurczę, pójdę i coś zrobię i zarobię na tym. Rozumiesz? Nie masz co robić? Idź se, kurczę, nie wiem, co zrobię. Ja nie mam co robić, se kolczyk zrobię. Mam blisko. Rozumiesz? Nie mam co robić. No tak. Gdy wierzysz w siebie, to nie można cię zranić. Tylko do trzeciej jest nabożeństwo. Nie przejmujcie się. Jeszcze 12 minut. Resztę będę pisał. No tak. Gdy wierzysz w siebie, to nie można cię zranić. Jak cię ktoś może zranić, jak ty wierzysz w siebie? Jak ty przeżywasz głęboką miłość własną? Jak to jest możliwe? Sukę taką mamy w domu. To jest też typ. Normalnie czasem do niej mówimy, nie bądź frajerką, mówię, kurczę, bo wiecie, co ona robi. Ona, jak jej się zrobi krzywdę jakoś, niechcący, no bo nikt jej nie robi krzywdę, ale niechcący jej się zrobi krzywdę, tam ją się coś przygniecie, coś się na nią nadepnie, no nie? To wiecie, co ona w ogóle przychodzi i robi? Ona nas za to przeprasza. Ona nas przeprasza za to. Ona się w ogóle nie czuje zraniona. Ja tak sobie ostatnio myślałem, jakie wysokie poczucie własnej wartości ma ten pies. Do jakiego stopnia on jest w stanie nastawić drugi policzek? Jaki to chrześcijański pies? Może go ochrzczę? Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś Kenneth Copeland obchrzcił psa. Rozumiesz? Z duplentisem go ciągnęli do wody. Mówi, walczył, ale go ochrzcili.
Prawda. Po co go chrzcili? Nie wiem, może na podstawie wyznania, może mieli jakieś głębsze objawienie, nie mam pojęcia. Znaczy, bo o co chodzi? Ja to zawsze, ktoś mi kiedyś, ja też sobie pytanie sobie kiedyś zadałem, po co oni chrzcili psa? I tak sobie siedzę na tym, mówię tak, po co oni chrzcili psa? W ogóle mówię, się mówię, pomodlę, mówię, Boże, po co, mówię, Kenneth Copeland to chrzcił psa? Mówię, bo to... A Bóg do mnie mówi, po nic. Mówi, i dalej, w ogóle to jest mało dla mnie zrozumiałe, po nic. I pada drugi tekst, gdzieś głęboko we mnie słyszę tak, a to zaszkodziło komuś? Mówię, no nie. No to czego ty chcesz? To w ogóle o co tobie chodzi? Przecież to nikt nie, to nikomu będzie zaszkodziło. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Czy Copeland komuś wyrządził zło, że ochrzcił owczarka niemieckiego? Nie. Świat jak stał, tak stoi. Ludzie się nawracają, a on służbę rozszerza. O co chodzi? Nie rozumiem. Po prostu w międzyczasie ochrzcił psa. Ja w międzyczasie sobie zrobiłem kolczyk. No to szkodzi komuś? To w ogóle... Bo, ale nie, bo to niemożliwe. Mimo głowy najwyżej, nie wiem. A że ja jestem z tego zadowolony, to mam dowód na to. Rozumiesz, że nie szkodzi. Nie można cię wtedy zranić. Jak cię nie można zranić, jak się pięknie żyje? Zobacz, to czego ja ci cały czas pokazuję, co to znaczy, że ty realnie zwyciężasz. I tylko bazujemy na fakcie zjednoczenia. Tylko zacznij nazywać Boga, rozumiesz, w taki sposób, w jaki go do tej pory nie nazywałeś. Widzicie, że jedną z części uwielbienia, jak ja na szkole wiary uczę, może to ktoś z was zapamięta, nie wiem, że jedną z rzeczy, kiedy uwielbiamy Boga, to jest to, że używamy różnych jego przydomków. Im więcej przydomków używamy Boga, tym nasze uwielbienie jest potężniejsze. Bo to jest używanie w ogóle atrybutów pańskich. Rozumiesz? Bo Boga chwalimy w jego osobie i Boga chwalimy w jego dziele. Tak się chwali Boga. I to są rzeczy, które ze sobą muszą współgrać. Boża osoba i Boże dzieło. Bo oczywiście wiesz, że to nie ludzie, rozumiesz, to nie ludzie nadają ci wartość. Wiesz o tym, że ci nie ludzie nadają wartość? Zobaczcie, to nie jest chyba takie oczywiste dla wszystkich, mi się wydaje. No właśnie, dla kogo to nie jest oczywiste? Dla kogoś, kto jest podatny na zranienie. Bo ty nadałeś, zobacz, przez to, że nie przeżywasz głęboko zjednoczenia z Bogiem, to nadałeś wyższą rangę ludziom wokół ciebie. I mówisz, on mnie zranił. Matka mnie zraniła, ojciec mnie zranił, ten mnie zranił. Rozumiesz, o co chodzi? Tamten mnie zranił. Co ty zrobiłeś z tymi ludźmi? Ty nadałeś im rangę, której oni nie mają. Bo nie ma takiej możliwości, żeby drugi człowiek, rozumiesz, zranił cię wewnętrznie. Nie istnieje taka zależność między ludźmi. Takiej zależności nie ma. Może cię zewnętrznie zranić, nie wiem, uderzyć cię czymś, rozumiesz, o co chodzi. Ale nie wewnętrznie. W ogóle drugi człowiek nie może dotknąć twojej duszy, jeżeli ty się czujesz zraniony. Rozumiesz? I mówisz, ten człowiek zranił moje uczucia, ten człowiek zranił moje emocje, ten człowiek tam sięgnął swoją magiczną ręką do mojego wnętrza, do mojej mistycznej duszy i on tam mnie drapnął. To ty żyjesz w jakiejś iluzji. Nie ma takich zależności. Nie można w kogoś tam sięgnąć. To, że ty przeżywasz takie rzeczy, że ty masz traumy i inne rzeczy, to w ogóle dlatego, że ty nie wiedziałeś, że człowiek nie może cię zranić. No to teraz przez niewiedzę szatan to wykorzystał i zostałeś poraniony od środka. Ale co cię zraniło? Twoja niewiedza. Rozumiesz, o co chodzi? Wpuściłeś szatana do środka. Bo gdybyś, teraz sobie patrzymy jakby takie, otwieramy taką przestrzeń, gdybyś przeżywał zjednoczenie z Bogiem, tak?
to byś totalnie i kompletnie kochał siebie. A gdybyś kompletnie i totalnie kochał siebie, to nikt nie ma prawa cię zranić, bo ty w ogóle masz tak wysokie poczucie własnej wartości, że no nie ma bata. Co tam mi powie? Rozumiesz? To może pluć w oczy, proszę ciebie, jak powiem, jak świnia, że deszcz pada. Rozumiesz? No tak. W życiu nie powiem, to mnie rani. Krzyknął na mnie, huknął na mnie, warknął, nie powiedział mi dzień dobry, nie wiem, co tam zrobił jeszcze. A więc wszyscy twoi wrogowie są niezdolni, by cię ranić, bo twoja wiara w siebie powoduje, że ich kochasz, a twoje myśli ich błogosławią. No to teraz proszę bardzo. Weź teraz, przeżywając zjednoczenie z Bogiem, rozumiesz, o co chodzi? I rozpościerając miłość własną, weź teraz, daj się zranić komuś, jak ty masz o nim tylko dobre myśli, aby mu zgotować przyszłość nad jakąś nadzieją, modlisz się o niego, rozumiesz, o co chodzi? I chcesz dla niego dobrze. Chcesz dobrze dla niego. Jak on cię może zranić? Zobacz, na każdym kroku zwyciężasz, przeżywając zjednoczenie z Bogiem. Na każdym kroku. No, nie ma takiego kroku, rozumiesz? Jeszcze 5 minut. Nie ma takiego kroku, żebyś nie zwyciężał. Nawet w tym zwyciężymy. To jest mega istotne. To powoduje, że jesteś wolny od... do tego, aby przyjmować wszelkie bogactwa. Jesteś wolny, bo co? Już nie będzie w tobie nigdy takiego czegoś, że z ciebie to będzie można zabrać, ukraść. Rozumiesz, o co chodzi? Albo że ty to źle spożytkujesz. Bo człowiek, który jest dowartościowany, kompletny, on wszystko spożytkuje pięknie. On może mieć kupę złota, kurczę, rozumiesz, w pokoju, a on nie zrobi głupiej rzeczy jednej. On może mieć masę przyjaciół, a nie wykorzysta ich źle. Masę układów, rozumiesz, a nie pójdzie na kompromisy, nie? Bo jest kompletny w środku. Dzięki czemu? Dzięki zjednoczeniu, które doprowadziło do czego? Do miłości własnej. Do przeżywania miłości własnej. Modlisz się tak do Boga, wstań rano, powiedz, Boże, jak ja się lubię. No jestem zachwycony tym naprawdę, Boże, tym taki cud stworzyłeś właśnie. Taki cud. To cud jest. To nie dziwne, że mnie ludzie lubią. Nie dziwne, że się podobam innym ludziom. To nie dziwne w ogóle. Zobacz, weź modlitwę zmień. To jest na lepszy sposób modlitwy. To, rozumiesz, na modlitwę opartą na zjednoczeniu. Rozumiesz? Ja wiem, że to się nie słyszy takich rzeczy generalnie, albo one są podawane w jakichś szczątkach, ale to jest nasza spuścizna. My musimy tak żyć. W ogóle taki, nie wiem, no taki cel, rozumiesz? Brak pewności siebie powoduje przewrotność w myśleniu. Kiedy ty nie jesteś przekonany o tym, że jesteś zjednoczony z Bogiem, a więc w konsekwencji nie prezentujesz miłości własnej na wysokim poziomie, tak? To zaczynasz przewrotnie myśleć. Właśnie te przewrotne myślenie pod tytułem ja osobno, Bóg osobno. Idę się pomodlę, kurczę, najpierw uwielbię Pana, a potem po prostu się pomodlę, żebym zapłacił wszystkie rachunki, po prostu, żebym nie umarł. Teraz poproszę Pana. Łaskawie powodował Pan, żebym jednak nie umarł z głodu. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ty przeżywasz głęboko miłość własną, rozumiesz, to w ogóle nie powstają w twojej głowie takie aspekty myślowe. Rozumiesz? W ogóle. Bo ty w ogóle żyjesz słowem. Żyłem wiele lat, a ja nie widziałem, żeby sprawiedliwy głód cierpiał. Ty żyjesz tym słowem, żyjesz nim, żyjesz tym słowem. Rozumiesz? Mędrzec jakiś tam mówi, tyle lat żyję na świecie, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy głód cierpiał. Nie widziałem jeszcze. A żyję naprawdę w czasach trudnych, pamiętacie, bo to są teksty sprzed tysięcy lat. Tak? Co nie było słodko. Myśl przewrotna to jest myśl odwrotna niż porządek Boży. Nic poza tym. To jest myśl przewrotna. To jest myśl, która przewraca Bożą budowlę. Rozumiesz?